Fundusze unijne zmieniają otoczenie, to w województwie śląskim widać doskonale, bo to przecież największy regionalny program operacyjny. Niedawno rozstrzygnęliśmy konkurs 10-3-2, rewitalizacja obszarów zdegradowanych RIT-u zachodniego, czyli tutaj subregionu zachodniego. Pośród wielu projektów, m.in. właśnie miasto Żory otrzymało dofinansowanie na rewitalizację obszaru po byłej kopalni Żory związanego z kąpieliskiem terenu przyległego, który to od lat niszczał, no w zasadzie był już wyłączony z użytkowania. Środki unijne dają mu drugie życie. Wszystkim leżało to na sercu. Widzieliśmy, jak ten ośrodek niestety ulega degradacji. Osiągnęliśmy pierwszy sukces, czyli dostaliśmy dofinansowanie na realizację nowej inwestycji w tym miejscu i szansę na drugie życie dla tego ośrodka. Cieszymy się wszyscy ogromnie. Czekamy już na to czwarty sezon. Było tutaj pięknie, jest nadal. Trzeba tylko trochę remontu. Miejsce bardzo piękne, na uboczu, cicho, spokojnie, dużo zieleni, kompleks sportowy. Cieszymy się bardzo, że w końcu coś będzie.